Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście już osób i kontynuujemy rozgrywkę. Spotkaliśmy w tych lochach Łatę, czyli z angielskiego Patchesa, który był w Demon Soulsach, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne, we wszystkich dotychczasowych chyba gier From Software jakoś się tam przewijał, pojawiał i tak dalej. I za każdym razem miał jakiś tutaj zdradziecki plan w stosunku do nas. Więc my, żeby teraz się dowiedzieć, jaki zdradziecki plan przygotował w Elden Ringu, no to postanowiłem, że go oszczędzimy i zobaczymy, co on dla nas tutaj przygotował w przyszłości. Także ja sobie odpocznę do rana, tak żeby zresetowało się wszystko. I z rozmowy z Patchesem wynikło, że on będzie teraz kupcem jednak i żebyśmy do niego wpadli przy kolejnej okazji. Także myślę, że kolejna okazja właśnie się nadarzyła. Nie wiem, czy dostaliśmy za niego jakieś runki, ale chyba nie bardzo. Niewiele tutaj nic nam dało. Więc cóż, lecimy dalej. Popioły wojny. Mamy tylko te same, co były. Ubioru nie zmieniam, bo nie mam nic. Mam tylko gacie na sobie. Także lecimy. Oczywiście będę musiał tutaj znów pokonać grupkę tych bandytów. Tylko tym razem jestem już mądrzejszy i już wiem, że tutaj będą te dzwonki na podłodze. Więc mogę zrobić tak, żeby się nie wpierdzielić w nie. Czyli po prostu pójść naokoło. Śmieszne jest to, że przeciwnicy nie widzą mojej pochodni. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. A może jednak widzą? Bo tamten aż się podniósł. Okej, i teraz nie pamiętam, w którą stronę był Patches, ale chyba tam, za winklem. Am I right? Dobra, nie ścigają mnie. Patrzcie, siedzi i nic nie kombinuje. Jak to możliwe? Nie ma żadnej mgły, nie ma foga. O co chodzi? O co chodzi? Co on tu wykombinował? Czekajcie, szukam pułapek jakichś. Jakiś kurz porozstawianych, jakieś dziury w podłodze. Nie ma też kumpli żadnych. Czyżby to była pierwsza odsłona gry, gdzie Patches jest uczciwy? Na pewno mamy drugą skrzynię ze skarbami, bo w tej pierwszej skrzyni ze skarbami pamiętacie co było? Piżama Patchesa, jego jakieś białe gacie w ogóle totalnie nikomu niepotrzebne do życia. Zobaczcie. Płócienne spodnie, co nie? I chyba płócienna koszula, dokładnie. Natomiast jest drugi skarb i ten drugi skarb mnie intryguje, ale najpierw porozmawiajmy z nim. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium. Where you Patches Emporium, ok, czyli faktycznie to jest Patches. Patrzcie, i on jest kupcem. No faktycznie. Informacje o bandytach. Those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have an connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. Okej. Ta skrzynia, widzicie tą skrzynię? Zapytajmy go o tą skrzynię. Zanim go zapytam o tą skrzynię, zobaczmy, co ma do sprzedania, bo może zaraz tutaj będziemy o tą skrzynię walczyć. Ma na pewno trzy marynowane złote łapki. Ma sztylet wachlarza. Ma również kajdany Margita. Tymczasowo przykuwa do ziemi Margita, gdy zostanie uwięziony. 5000, czyli to jest chyba jakiś przedmiot
który może się ogólnie przydać fabularnie albo do jakiegoś questa, albo do bossa, nie wiem. Światło wskazuje drogę, lecz chaotycznie. Naśladowca łaski, odłamek szkła, bezwartościowy śmieć. Możemy sobie kupić za stówkę, jakbyście chcieli. Ma on sztylet też do parowania, czyli to jest pierwsza broń tutaj. Umiejętność odbicia, czyli to jest taki sztylet, którym bijemy i parujemy jednocześnie. Fajna opcja, jak nie chcecie chodzić z tarczą. Ma również książkę z przepisami. Mamy tutaj zapisany kamień na śladowce łaski oraz marynowana w złocie ptasia łapka. Będziemy mogli sobie wytwarzać sami taką ptasią łapkę, która będzie zwiększała nam otrzymywaną łaskę. Przepraszam, otrzymywane runy z przeciwników. To może być spoko przedmiot. Kamienny klucz w kształcie miecza niszczy pieczęcie na posągach chochlików. Gnijący krwawy palec. Przedmiot do gry sieciowej wykorzystywany w próbie inwazji na świat innego gracza. W razie sukcesu staniesz się najeźdźcą, a twoim celem będzie pokonanie gospodarza palców tego świata. Czyli tutaj kupujemy przedmiot, który daje nam możliwość atakowania innych światów, po prostu jako najeźdźca. Remedium wyzwania to już znamy. Wielka strzała do wielkich łuków, rozmiarem przypomina włócznie. Jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne, to 100 daje, nieźle. Zobaczmy, jak tutaj fizycznie ten sztylet, 75. Ale się skaluje C ze zręcznością, także całkiem spoko. Oprócz tego ma jeszcze bełt do balisty. I oprócz tego ma jeszcze drewnianą tarczę z herbem z motywem konia. Widzę, że ta tarcza jakaś takaś nijakaś. I ona ma brak umiejętności. Okrągły kształt końskiej głowy przewodzi na myśl zwinny galop. I do tego gałązka ofiarna po śmierci znika zamiast runów. Czyli to jest taki, jak się nazywał ten przedmiot, pierścień. Jakiś tam pierścień był w poprzednich odsłonach, który nakładaliśmy, jak mieliśmy cholernie dużo run. I w momencie, kiedy ginęliśmy, to zamiast utraty run, to traciliśmy ten pierścień. Nie pamiętam, ale tutaj tą funkcję pełni właśnie ta gałązka. Jedną sztukę możemy sobie kupić. Fajne rzeczy ma, powiem szczerze. To sobie na pewno chyba kupię. Zapisany kamień. Naśladowca łaski to jest mi totalnie niepotrzebny, natomiast nie wiem, co to jest ten zapisany kamień i marynowana w złocie ptasia łapka. Nie wiem, czy mi się to przyda. Pierścień ofiary, dzięki mistrzu za podpowiedź. 800 to nie jest jakiś tam majątek, co nie? Dobra, weźmiemy to. Skoro już mamy tego paczesa, to już niech tutaj coś sprzeda. Myślę, że to pewnie warto by było też u niego kupić w przyszłości. Ogólnie wszystkie te rzeczy, które ma pojedyncze, myślę, że warto by było kupić. Czyli na pewno te kajdany, na pewno ten klucz, na pewno ten sztylet. Ja nie jestem jakimś tam super najeźdźcą, więc tego raczej nie. Ale tą gałązkę myślę, żeby się przydała, nie? Jak trafiamy gdzieś po 2 godzinach grania na jakąś super postać ciężką do pokonania, no i mamy przy sobie 30 tysięcy runek, to warto by było stracić jakąś tam gałązkę niż runki, wiadomo, nie? Okej. Chyba wszystko. Zapytajmy go o tą skrzynię. Inside the treasure chest. Well, it's nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. To jest ten jego przewał. This valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Give and take. Tutaj Patches podsumował. Myślę, że ta skrzynia jest tą pułapką, którą on tutaj na nas naszykował. Zaryzykuję, otworzę ją i najwyżej odroluję.
Nie da się odrolować od pułapki więzienia. Well, well, well. Tak. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Czyli to jest ta jego sztuczka. Gdzie nas przeniesie? Mam nadzieję, że nie do jakiegoś jego lochu BDSM, bo to by nie było ciekawe. W końcu wygląda trochę jak łysy z Brazersów, więc trochę mnie to ten niepokoi. No zobaczymy, zobaczymy. Holy moly, patrzcie na te bestie. To są jakieś cholerne niedźwiedzie. Na szczęście nie wywaliło mnie za daleko. Problem jest taki, że widzicie, jestem w pułapce, nie mogę podróżować do miejsc łaski, dopóki przy jakimś nie odpocznę. Czyli muszę znaleźć miejsce łaski i przy nim odpocząć, żeby wydostać się z pułapki. Powiem szczerze, że troszkę jestem zawiedziony. Liczyłem tutaj na jakiś większy popis ze strony Patchesa, że znowu nas gdzieś zrzuci z jakiegoś klifu czy coś. No nie da się odrolować od skrzyni w momencie, kiedy jest to pułapka. Próbowałem, spamowałem to kółko, nic to nie dało. Wydaje mi się, że te bestie nie powinny być jakieś super ciężkie, no bo zobaczcie, one są dosyć niedaleko od miejsca, w którym tak naprawdę znaleźliśmy tego Patchesa, bo Patches siedzi tutaj, w tej skrzyni. Pieczara mętnych wód. W skrzyni, powiedziałem, w jaskini. Natomiast tutaj nas przeniosło, to jest bardzo, bardzo blisko. O, kusi mnie strasznie, żeby tą bestię ulać. Mam co prawda 6 fiolek, więc chyba sobie zawalczę z nią. Co może się stać? Przecież to tylko bestia, najwyżej mnie... O, w mordę, nic mu nie zrobiłem. Jaki ursa wielki. Misza, spokój. Holy shit, uspokój. O nie, blokada. Ała. Niestety wpadłem w pułapkę, więc wskrzeszę się w tym samym miejscu. Na szczęście miałem przy sobie tylko 500 runek. Zobaczcie, jak te miśki były bardzo niedaleko tego miejsca, w którym ja się wcześniej znajdowałem, więc wydaje mi się, że tutaj ta kraina jest naprawdę ciekawa. On czegoś pilnuje, tam jest jakiś przedmiot, ja go spróbuję podpalić. Aha, 130 mu to zabrało. Misiu, spokój! Spokój! Poka ten przedmiot, co ty tu trzymasz. Oh yeah! Oh yeah! Książka z przepisami, to jest fajny przedmiot. O jejku, jak on leje. Daj mi spokój. O, jakiś fajny obelisk. A. Nie da się rolnąć pod miszą. No jak się nie da, to niestety nic nie wymyślimy. Okej, okay, misza jest niezabijalny. Jest po prostu... Lałem go i lałem go i lałem go i nic mu życia nie zbiło. Więc ogólnie podejrzewam... Co to mi się zrobiło? O, coś, jakieś krzesło się zblokowało. A tu jest jeszcze drugi misza, żeby było śmieszniej, nie? Ja myślę, że na nich też jest jakiś sposób. Pewnie gdzieś tam można ich jakoś, nie wiem, wybić z równowagi i obedrzeć ze skóry, nie mam pojęcia. Natomiast dopóki go nie zaatakujemy, to on tutaj będzie sobie grzecznie drapał. Więc może niech tak zostanie, bo jest jednak tutaj za mocarny. Zobaczmy to, co to jest. Wow! The
Very nice, very nice. O, me like it, me like it. Zaraz sobie zobaczymy. Najpierw zobaczmy to, co podniosłem tutaj. Ja podniosłem teraz przepisy nomadów, wojownika monomadów, tak? To to było? I to nam dało garnek zepsucia i garnek zepsucia ze sznurkiem. Spoko, no, może być i tak. Także możemy teraz takie cudeńka robić. To sobie podniesiemy. Adrian Grabowski, witam serdecznie. Adrian zadał pytanie, czy warto kupić tą grę. Jeżeli będziesz na niej zarabiał, to warto. Sorry, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, czy warto kupić daną grę. Bo to odpowiedź jest jedna, no. Warto coś kupić w sytuacji, kiedy będziesz na tym zarabiać. A jak nie będziesz, to nie wiem, czy warto, czy nie warto. Nie mam pojęcia. Dobra, widzę, że tutaj oni na mnie czekale. Okej. Powiem tak. Grę na pewno warto kupić, jeżeli się lubi gry tego typu. Już tak bez żadnych prześmiewczych komentarzy z mojej strony. Bo takie gry ogółem no trzeba lubić, tak? To jest Souls-like, więc... Więc ogólnie, jeżeli nie odnajdujesz się w takich grach i nie za nimi nie przepadasz, to nie będzie to gra ciekawa dla ciebie. Natomiast jeżeli grałeś i lubisz i ci się podobają gry tego typu, no to możesz w ciemno brać. Gdzieś to słyszę ten dzwonek. Ten taki znicz, o jest. Ale bez sensu go zabijać. Dobra, patches bardziej pomógł niż przeszkodził. No tak, zgadza się. Zgadza się. Znaleziono nową mapę, rejon Pogrobna Wschód. Zobaczmy. O, i fajnie. Teraz nam się już tutaj zgrały te dwa kawałki mapy. Zobaczmy tą rzekę, widzicie? Ona tutaj jest naprawdę długa. Więc sporo byśmy mieli tutaj eksploracji. No ale jeżeli chodzi o mapę samą w sobie, to ciekaw jestem, czy to Pogrobno to jest jakiś tylko fragmencik mapy, czy jakaś pierwsza lokacja, czy jak to wygląda. Ciekaw jestem niezmiernie. Natomiast zauważcie, że ta kraina, której nas wcześniej zamknęło, to jest w sumie tak na dobrą sprawę niedaleko. Tutaj zobaczcie, jakieś gigantyczne drzewo. Pomniejsze złote drzewo da nam nasionko do ulepszania fiolek. Kurde, to powiem szczerze, że sporo zawdzięczamy temu Patchesowi. No on tutaj przeniósł nas w miejsce, gdzie jest mapa, gdzie są te recepta na garnki. No i teraz jeszcze tutaj widzę, że jest możliwość odkrycia kolejnego nasionka w tamtym kierunku. Także very nice. Pójdę sobie po to nasionko. Tutaj jeden znicz, tu drugi znicz. Nie chcę mi się ich ruszać, bo z nich wypada mi tylko fiolka. Ja mam full fiolek. Zobaczcie, tu kolejny. Kurde, to złote drzewko podejrzewam, że jest na szczycie tego czegoś, tego wielkiego drzewa. Czy mi się wydaje? Nie, ja jeszcze tutaj nie dotarłem do tego miejsca. No nie jestem tutaj zły na tego ziomka, bo dzięki niemu mamy mapę. Dobra, gdzie ten fragment przeklęty? Sporo tych zniczy, ciekawe. Zmatowiony złoty słonecznik zabarwiony na złoto odchody. No super.
kolczasta pęknięta łza. Zielono ociekła? Zielono ciekła kryształowa łza? Co to jest? Co to za jakieś łezki? Po wmieszaniu do eliksiru tymczasowo zwiększa energię. Po wmieszaniu do eliksiru na pewien czas wzmacnia ładowane ataki. Okej, ale do jakiego eliksiru, przepraszam bardzo? Nie wiem, może ja tu będę tworzył te eliksiry. No i zobaczmy, to drzewko jest teoretycznie za mną, ale go nie widzę, więc ono jest chyba na tym dużym drzewie. Bo tutaj teraz jakby stoję, zobaczcie, centralnie obok niego. I go nie ma, albo tutaj jest na tej górce ewentualnie. Lećmy na górkę. Może z górki będzie coś widać. Nie, wolę nie wiedzieć, Bama. Czy ja widziałem na tym gameplay trailerze mniej więcej, tam była mapa pokazana. No ona wyglądała totalnie inaczej od tej mojej. O kurde, no to drzewko to nie jest jakieś tam byle jakie małe drzewko. No ale tego złotego drzewka, co tutaj mi niby zaznaczyło, to go nie widać, bo powinienem się tutaj centralnie na nie patrzeć. A się nie patrzę na nie. Więc tutaj ewidentnie coś nie hulajet. No tak jakby to drzewko powinno być tuż pode mną. Może trzeba te wszystkie znicze pozabijać? Spróbujmy. Bo jest ich zdecydowanie za dużo jak na jedno miejsce, także myślę, że... Dobra, został jeszcze jeden. A nie, jeszcze jeden. To są w ogóle jakieś takie żuki gnojarze, które te kulki pchają przed siebie, nie? No dobra, zabiłem wszystkie te kule. Czy mi teraz to coś odkryje? Nie ma dalej tego drzewka. No dobra, w takim razie olewka. I co teraz się stanie? Ciekaw jestem, co się teraz stanie, jak wrócimy sobie do Patchesa. Więc gdzie mam biec? Centralnie teraz naprzeciwko siebie. Także pobiegnę tam. Nie będę tutaj na razie eksplorował. Obawiam się tylko znaleźć po drodze jakiegoś bossa, ale może się nie trafi. O kurde, Misza tutaj. O! Misza! Nie! Biegniemy. Dobra, jest drugi Misz. O, lera, jasne. O, Misza Junior. Ale leci, ale leci. Spierdzielam od niego.
Dobra. Okej, tam jest coś przeciwnicy. Dobra, dalej prosto. Ominąłeś właśnie kozackiego żuczka z kamieniem kowalskim. Trudno. Niewiedza kosztuje. Dobra, tutaj jeszcze w ogóle nie byliśmy, także zamknijcie oczy. Tak jakbyśmy tu nie byli. O, tu jakiś przedmiot. Ponury kamień, kowalski, fajnie. Boję się, że zginę, jak to zeskoczę. Znaczy, ja widziałem, że tam leciał ten żuczek. Ja myślałem, że to jest taki sam jak inne. Nie odróżniam ich od siebie jeszcze, więc trudno. Kurde, chciałem zaznaczyć tego szkieleta i mi ważkę zaznaczyło, serio? Dobra, on był tutaj, tak? Tu sobie siądziemy, wtedy już wyjdziemy z pułapki, będziemy mogli się teleportować. I wrócimy do Patchesa trzeci raz. Zobaczymy, co powie w sytuacji, kiedy nas spotka. Kiedy już odkryliśmy jego zasadzkę. Teoretycznie powiedział, że ta skrzynia jest dla jego najcenniejszego klienta. I tak dalej. A tak naprawdę to była pułapka, więc w teorii to on chciał tutaj po prostu chyba oszukać, tak? Idziemy go opierdzielić za to. No zobaczcie, ta skrzynia jest już otwarta. Już drugi raz nas w pułapkę nie złapie. Zobaczmy. Puffing away in a flash like that. Well, maybe it's a sign to keep your mitts off what's not rightly yours, But I'll forgive you. View it as a learning experience. Okay. At any rate, it's just nice to see you safe. Well, don't miss all the bargains here at Patch's Emporium. Okay. Uspokój się. Patrzcie, dostaliśmy emotkę. I zobaczmy, czy doszły mu jakieś przedmioty. Nie. Ta akcja nie zmieniła tutaj nic. Na szczęście też nie podniósł nam cen, bo widzę, że wszystko kosztuje tyle samo. Także ogólnie nie pogniewaliśmy się na siebie. Patrzcie, normalnie mogę sobie z nim gadać już teraz. Także chyba topór wojenny zakopany, chociaż cholera wie, czy Patches jeszcze tutaj czegoś nie wymyśli. Wydaje mi się, że tutaj ta pułapka jego tak na dobrą sprawę miała być właśnie nagrodą za to, że go oszczędziliśmy. Tak mi się troszeczkę wydaje, że tutaj tak zostało to skonstruowane, że niby na nas się mści, łapie nas w pułapkę i tam ha ha ha, a tak naprawdę przeniósł nas do mapy, do Recki i do w sumie fajnego miejsca, w którym jeszcze odkryło nam kolejne drzewko, gdzie będzie to nasionko do zdobycia. Także ja osobiście uważam, że to win-win situation, tak? Bo tutaj nas przeniosło dokładnie na ten krąg, z tego co kojarzę. To nie dość, że to nie jest daleko, to jeszcze bardzo na tym zyskaliśmy, także
Osobiście uważam, że to był raczej taki ukłon w stronę gracza na zasadzie ok, oszczędziłeś go, no to masz, znajdziesz mapę i tyle, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, to było ciekawe zjawisko. Oczywiście w dalszej części tego streama kontynuujemy eksplorację, natomiast na tym materiale i w tym odcinku już się pożegnamy. Także wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Bijajcie na streamy, bijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.